Czy on zawalczy o tą relację? Taki temat dzisiaj, który zaproponowała jedna z moich słuchaczek, zrobię dla Państwa z kart Lenormanda i Tarota. Dziękuję, że zaglądają Państwo, odwiedzają ciągle mój kanał. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Jest już 3028 subskrybentów na moim kanale. Z okazji tej okrągłej liczby ponad 3000 subskrybentów zrobię po feriach live. Live, gdzie Państwo będą mogli zadać jedno pytanie do kart. Ten live jednakże będzie dopiero po 8 listopada, po moim urlopie, ponieważ muszę nabrać sił, muszę zregenerować się i chcę z nową jakby motywacją jeszcze raz zaproponować Państwu live. Na taki live trzeba oczywiście też dużo czasu i siły, dlatego chcę zrobić tego live'ika po urlopie swoim dopiero. Niedługo będzie święto wszystkich zmarłych, będzie miesiąc listopad, ferie jesienne u mnie w szkole, więc po tym wszystkim dopiero zrobię w listopadzie live'ika, który będę oczywiście ogłaszać na moim kanale. Proszę jeszcze o więcej subskrypcji, kochani Państwo. Wysyłajcie mój kanał wszędzie do swoich znajomych, rodziny, przyjaciół, by się rozprzestrzeniał. Okazuje się, że wiele ludzi potrzebuje wsparcia emocjonalnego, duchowego, psychicznego. Ten kanał właśnie temu służy. Jeśli nie jesteś subskrybentką lub subskrybentem mojego kanału, proszę naciśnij dzisiaj koniecznie na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, by dostawać darmowe filmiki i powiadomienia o nowych moich wróżbach. Dziękuję również za komentarze, które mnie inspirują, za cudowne, miłe słowa, za wspaniały feedback, za kciuczki w górę, czyli lajki. Proszę o więcej. Niech ten kanał żyje. Państwa komentarze czytam codziennie i one właśnie stwarzają, że chcę codziennie wydawać te filmiki dla Państwa. Codzienne inne pytania do kart, ponieważ wiem, że są osoby, które na to codziennie czekają. Więc proszę o więcej komentarzy, o więcej kciuczków w górę. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj, kochani Państwo, mam dwie grupy, które odpowiedzą nam na pytanie, czy on zawalczy o tą relację. Grupa numer jeden to ta seria. Seria Lenormanda, włoskiego autorstwa Ciro Marchetti, która jest koloru brązowego. Grupa druga już standardowo to karty Lenormanda, niemieckiej autorki Angeliny Schulze. Wybierzcie, kochani, jedną z tych talii Lenormanda i zaczynamy. Zaczynam od grupy pierwszej. Brązowa talia Lenormanda. Czy on zawalczy o tą relację? On chce zawalczyć o tą relację. Już pierwsza karta Słońca mówi tak. On chce zawalczyć, pomimo że być może ma lęki, wie, że jest dużo komplikacji, dużo Was dzieli, dużo problemów jest między Wami, opóźnienia, zawikłania i on nie może się zdecydować, stoi na rozdrożu.
Dla wielu również z Was będzie ta karta żmij oznaczała, że on ma jeszcze inną kobietę i stoi między Tobą a inną kobietą na rozdrożu dróg. Nie wie, dla której kobiety ma się zdecydować, nie może podjąć jakby na dzień dzisiejszy jeszcze decyzji. Czyli stoi na rozdrożu, niezdecydowany, zawirowany, niepewny. Pomimo, że chce zawalczyć o tą relację z Wami. Obserwuje Was być może gdzieś w internecie. Obserwuje też i myśli o tym, kiedy nastąpi jakiś odpowiedni, dobry czas na to, by nastąpiła między Wami jakaś dobra, stabilna komunikacja. Chciałby zgody, myśli, analizuje, kiedy nastąpi dobry czas, by nawiązać stabilny, dobry kontakt, by Wasza relacja rozwinęła się w dobrym, stabilnym kierunku. Sam potrzebuje się wzmocnić, by zrobić ten krok do Was, by zawalczyć o tą relację. Potrzebuje on pewności siebie, zdecydowania, energicznego działania, siły. Na to oczywiście potrzebuje on, by był mocny. Tutaj widzimy kogoś, kto powraca z przeszłości. Czyli to on, osoba, o którą pytasz. Ex-partner, ex-mąż, ex-znajomy, z którym pragniesz jeszcze raz spróbować. On zawalczy, wróci i zawalczy jeszcze raz o stabilność tej relacji. Tutaj pokazują się również troski, być może lęki. Być może lęki również przed sprzeczkami, kłótniami. Ale również karta ta symbolizuje to, że on chce zawalczyć o tę relację i chce posprzątać, usunąć wszystkie jakieś balasty z przeszłości, które Wam przeszkadzają, które Was frustrują, które Was męczą, obciążają, które doprowadziły do kłótni, sprzeczek. Karta Tarota dla grupy pierwszej mówi o tym, że on cierpi, że jest samotny, że nie widzi jakby szansy na polepszenie swojej sytuacji. Ma dużo strat. To jest karta nędzarza. Pięć monet mówi o jakiejś pustce, nędzy, czy to finansowej, czy emocjonalnej, duchowej, psychicznej nędzy, rozpaczy, rozczarowaniu, negatywnych myślach, nie wiedząc, co ma on zrobić dalej. Jakby z tej rozpaczy, pasywności, smutku, nie widzi, że tutaj jest klucz, by otworzyć nowe drzwi, by spróbować jeszcze raz. Także musi tylko wstać, rozejrzeć się wokoło i zawalczyć o ten związek, otworzyć jeszcze jedną szansę. Także na razie, na dzień dzisiejszy jest on w smutku, być może jakimś niedostatku. Potrzebuje jeszcze czasu, by wstać, by dostrzec następną szansę, by dostrzec, że walka o ten związek ma sens. Ale jest tutaj w tej konstelacji kart pomiędzy lęków, zawiłości, strachu, komplikacją, opóźnień, niepewności, niezdecydowania. Jest tutaj chęć w odpowiednim czasie, kiedy będzie partner na tyle silny, by wstać i zrobić ten krok, jest jednakże chęć o zawalczenie o ten związek. Dziękuję grupie pierwszej bardzo serdecznie i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała talię autorstwa niemieckiego o kolorze niebiesko-białym. Czy on zawalczy o tą relację?
ta relacja wydaje mu się bardzo ważna. Pragnie on otworzyć jeszcze jedną szansę, jeszcze jeden kapitel, czyli jeszcze jeden rozdział, by porozmawiać. Pragnie rozmów na temat waszej relacji. Pragnie napisać z wami jeszcze jeden jakby rozdział tej znajomości, tego partnerstwa. Owszem, pomimo to, że uważa on, że jest to bardzo ważna relacja, że wy jesteście być może osobą z przeznaczenia, że przeznaczenie podsunęło was właśnie jemu, że pomimo to jest to ciężka relacja, być może nawet ciężkie zadanie, ciężki orzech do zgryzienia, niemniej jednak bardzo dla niego jesteście ważne. I chcę dlatego jeszcze raz spróbować otworzyć nową szansę. Chcę również wyjaśnić wszystkie, być może jakieś ukryte sekrety, niewyjaśnione sprawy podczas rozmowy z wami. Czyli myśli o tym, by jeszcze nawiązać z wami komunikację, by wszystko wyjaśnić, co jest ukryte, co wydaje się być sekretem, co wydaje by się było jeszcze niewyjaśnione właśnie. Czyli rozmowa byłaby tutaj bardzo ważna, kluczowa. Owszem, pomimo niezdecydowania, ponieważ tutaj widzimy, że stoi partner jeszcze na rozdrożu dróg, że ma być może jeszcze alternatywy, dwie możliwości, nie może się zdecydować, którą alternatywę wybrać, którą drogą pójść. Szuka jeszcze rozwiązań, chce siebie odnaleźć, jeszcze chce mieć czas na podjęcie tej decyzji, to niemniej jednak tutaj przyjdzie coś nagle, niespodziewanie, szybko, przyjdzie jakaś aktywność, coś tutaj pomimo tego niezdecydowania jeszcze, coś jeszcze się tutaj nagle wydarzy. Będzie jakaś akcja, jakaś próba, być może spotkanie, ale na dzień dzisiejszy jeszcze o walkę, jeśli chodzi o walkę, o ten związek, są u waszego partnera duże blokady. Przeciąża go ta relacja. Coś blokuje go. Jakieś są przeszkody, które stają mu na drodze. Tak jakby ktoś mu rzucał kamienie na jego drodze do was. Jeszcze ma jakieś niepewności, wstrzymuje się od akcji. Jest jeszcze sfrustrowany. Wydaje mu się ta walka o ten związek jakimś takim ciężkim, wręcz przeciążającym go zadaniem, trudnością. Dlatego jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest na to gotowy, ponieważ sama myśl o tym, że ma on zawalczyć o tę relację, wyjaśnić sprawy sekretne, ukryte, jakieś nieklarowne, przeciąża go na razie na dzień dzisiejszy. Także musiałaby przejść ta blokada zupełnie, by partner wykonał to jakiś ruch, ponieważ ta góra, ta skała blokuje jego działanie. Czyli te blokady, jego lęki, przeciążenie, trudności blokują jego działania, walki o ten związek w tej chwili. Pomimo, że w głowie ma tutaj chęć rozmowy z wami. Również chęć spotkania jest. Czy spotkania w realności, czy spotkania w internecie, wirtualnie. Jest tutaj chęć z jego strony spotkania, wyleczenia spraw między wami, pojednania, uleczenia, pogodzenia się, dobrego, zdrowego rozwoju waszych spraw. To jest właśnie główny temat dla grupy drugiej, czyli on chce zawalczyć ten związek. Chce pogodzenia się, chce zdrowej komunikacji z wami. Pomimo to jego chęci, pragnienia napotkają ciągle tutaj na blokady, na jakieś trudności. Dlatego nie ma jeszcze działań
z jego strony, ale jeśli te blokady zostaną przezwyciężone, to będzie tutaj nagle jakaś akcja, jakaś próba, jakaś szansa i jakaś walka o ten związek. Karty Tarota jeszcze powiedzą, dadzą być może jakąś wskazówkę. Proszę o wskazówkę dla grupy drugiej. 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 O, wieża. Wieża mówi oczywiście o szybkiej jakiejś zmianie. O rozwaleniu się, runięciu starych struktur, o rozwinięciu się czegoś nowego od zera. Czyli coś się raptownie może tutaj wydarzyć. Wszystkie stare blokady właśnie, lęki, być może się tutaj nagle rozprysną w pył i nagle będzie jakaś tutaj akcja, jakaś chęć walki o tą relację. Tego oczywiście Państwu wszystkim życzę, którzy czekają na gest osoby przeciwnej, osoby, za którą tęsknicie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i oczywiście życzę Wam, by osoba, którą kochacie, zawalczyła o tą relację. Tego życzę Wam i również sobie. Do usłyszenia już wkrótce.